Witam Państwa ponownie. Drogi słuchaczu, wyobraź sobie, że jesteś osamotnionym dzieckiem w kraju, w którym trwa wojna. Nie masz domu, rodziny ani przyjaciół i chcesz jakoś przeżyć. Co byś zrobił? Jeśli się załamiesz, zginiesz. Jeśli przetrwasz, będziesz mógł pogratulować sobie sprytu i wytrzymałości, podobnie jak bohater naszej dzisiejszej historii. Dopiero później dowiedział się, że swoje ocalenie zawdzięcza jeszcze jednemu czynnikowi, którego wcześniej nie brał pod uwagę, a wtedy jego serce, umysł i życie zostały wyzwolone. Ród jest znacznie gorzej niż myśleliśmy. Co będzie z naszymi dziećmi? Musimy coś zrobić, żeby je ocalić. Ród, trzeba oddać Henryka do domu dziecka i ukryć jego pochodzenie. Mendel, jak ja mogę oddać naszego syna? Musimy to zrobić. To jedyna szansa, żeby przeżył. Synku, musisz mi coś obiecać. Tobie nigdy nie wolno o tym zapomnieć, ale nikomu nie możesz o tym powiedzieć. Nie mów nikomu, że jesteś Żydem. Mamo, ale dlaczego? Bo tutaj bardzo nie lubią Żydów. Musisz uważać na każde słowo. Będziesz pamiętał? Obiecujesz? Obiecuję, mamo. I musisz być silny, Heniu. Od tej chwili nie jesteś już dzieckiem. Teraz jesteś mężczyzną. Pamiętaj, bądź dzielny. Będę cię często odwiedzała. Moja matka cała drżała, kiedy tego dnia wzięła mnie w objęcia. Kiedy odchodziła, w jej oczach była tak ogromna, bolesna miłość i strach. Ta chwila na zawsze wryła się w moją pamięć. Tydzień po tygodniu czekałem na mamę, ale ona nigdy nie przyszła. Zaraz potem, jak mnie zostawiła, dom dziecka zajęli Niemcy i powoli zacząłem uczyć się ich języka. W wieku 11 lat razem z innymi chłopcami zostałem wywieziony do Niemiec, ale ponieważ byłem bardzo mały, nie przydzielono mnie do żadnej pracy. Wróciłem do Polski, ale już nie do domu dziecka. Uciekłem w drodze, bo bardzo chciałem znaleźć rodziców. Dotarłem do mojej dawnej dzielnicy i zapukałem do drzwi naszego domu. Otwarła kobieta ubrana w niemiecki mundur i kazała mi się wynosić. Na ulicy zobaczyłem dawnego kolegę. Zawołałem do niego, ale on zamiast zareagować, szybko uciekł do domu. Gdzie są moi rodzice? Powiedzcie mi. Uciekaj stąd, szybko. Dlaczego? Co się stało? No dobra, wchodź. W tej dzielnicy nie ma już ani jednego Żyda. Niemcy zakazali nam wpuszczać Żydów do domu. Jakby nas złapali, to wszystkich zabiją. Dlatego nie mogę z tobą gadać. Musisz stąd iść. Gdzie jest moja rodzina? W naszym domu mieszka jakaś Niemka. No dobra, powiem ci, gdzie oni są, ale zaraz potem sobie pójdziesz, dobra? Zabrali ich wszystkich do getta. Może ich tam znajdziesz, nie wiem. Ale dookoła jest pełno strażników. Nie wiem, czy ci się uda przedostać. A teraz już idź. No, tylnymi drzwiami. Nie mów nikomu, że tu byłeś. Dotarłem do getta o zmroku. Kiedy zastanawiałem się, jak przejść obok strażników, pojawiło się kilku chłopaków w moim wieku. Byli przemytnikami i pokazali mi, jak przedostać się na drugą stronę kanałami ściekowymi. Wewnątrz panował kompletny chaos. Pół miliona ludzi stłoczonych w każdym możliwym miejscu. Wszyscy przymierający głodem. Wózki śmierci turkotały nieustannie, zewsząd zwożąc trupy. Jak znajdę tutaj rodziców? Szukałem cały dzień. Następnego dnia, około południa, zauważyłem naszego sąsiada. Panie Friedman, niech pan zaczeka. Muszę pana o coś zapytać. Henryk, to naprawdę ty? Ja słyszałem, że rodzice oddali cię do domu dziecka. Skąd się tu wziąłeś? Usiądź i opowiadaj, no. Jestem tu od wczoraj. Wszedłem przez kanał, bo szukam rodziców. Nie wie pan, gdzie oni są? No, obawiam się, że nie. Oni przyszli tu w tym samym czasie, co ja, ale ja dawno ich nie widziałem. Jeden nasz sąsiad dał mi adres. Gdzieś tutaj. O, w tym miejscu nie istnieją już żadne adresy.
W jednym mieszkaniu żyje po kilka rodzin. Jest prawie niemożliwe, żeby kogoś odnaleźć. To musiałby być jakiś cud. No a może oni już nie żyją. Muszą żyć. Henryku, ja dam ci jedną radę. Nie trać za wiele czasu, żeby ich znaleźć. Jesteś młody i silny. A jeśli zostaniesz tu w getcie, wkrótce zmarniejesz jak my wszyscy. Zostaniesz tu, żeby umrzeć. Zrób wszystko, co w twojej mocy, żeby siebie ocalić. Już teraz byłem strasznie głodny, wiedziałem więc, że ma rację. Przeczołgałem się kanałami na drugą stronę i wyjechałem z miasta. Próbowałem szukać szczęścia na wsi pod Warszawą. Ale rolnicy raz za razem odprawiali mnie z kwitkiem, bojąc się, że jestem Żydem. Chociaż byłem blondynem i miałem niebieskie oczy, jak moja mama, nie miałem żadnych papierów. Po kryjomu jadłem ze świniami i spałem w stodołach, aż wreszcie trafiłem do gospodarstwa, które, jak się okazało, było zajęte przez Niemca. Wyglądał prawie jak Hitler. Nosił taki sam wąsik i we wszystkim starał się do niego upodobnić. Czego tu szukasz? Miałby pan dla mnie jakąś pracę? Jasne. Jest mnóstwo roboty. Ale ty jesteś za mały. Ale ja umiem pracować. Proszę, niech mi pan pozwoli. Właściwie to mógłbyś paść krowy i nosić wodę. Ile za to chcesz? Tylko trochę jedzenia i miejsce do spania. A jak pan zobaczy, że dobrze pracuję, to coś pan mi może dać. W porządku. Możesz zacząć od zaraz. Pokaż mi dokumenty. Nie mam. Gdzieś się zgubiły. Jesteś Żydem? Nie, nie jestem Żydem. Kłamiesz? Nie, jestem Polakiem. W takim razie nie będziemy przejmować się papierami. Jakieś ci załatwię. Zacząłem pracować u niego, a on pozwolił mi spać w stodole na słomie. Było ciepło, tylko pełno wszy. Jadłem pod drzwiami kuchni. Był zagorzałym nazistą i miał jakieś wpływy, więc szybko mu się udało załatwić mi polskie papiery. Nigdy się nie zdradziłem, że znam niemiecki. Dzięki temu dowiedziałem się, że jego synowie walczą na froncie wschodnim. Odmówił płacenia mi za pracę, ale jedzenia miałem wystarczająco dużo, żeby jeszcze dzielić się z polskimi sąsiadami. Złościł się z byle powodu, więc bardzo starałem mu się nie narazić. Któregoś dnia dostał wiadomości z frontu. Przy kolacji wpadł w prawdziwą furię. Jak to możliwe? Wszystkich sześciu nie żyje! Wszyscy moi synowie zginęli! Rosjanie zapłacą mi za to! Te ruskie psy zabiły moich braci i moich synów! A wszystko, co mi zostało, to polska świnia! Czemu ja miałbym być dobry dla niego, kiedy moi synowie leżą martwi gdzieś w rosyjskich śniegach? Co? No czemu? Czemu? Dzisiaj w nocy załatwię tego Polaczka. Świnia pozna, co to znaczy umierać. Zabiję go! Spakowałem do worka kilka rzeczy, trochę chleba i peklowanego mięsa. Ponieważ był mróz, włożyłem na siebie, co tylko się dało i wymknąłem się z domu, w którym byłem ponad rok. Na krótko pojechałem do Warszawy, a resztę zimy spędziłem włócząc się od wioski do wioski. Wiosną poznałem innego żydowskiego chłopaka, któremu powiedziałem, że ja też jestem Żydem. Trzymaliśmy się razem przez kilka miesięcy, a potem on wrócił do getta, żeby zobaczyć się ze swoimi rodzicami. Niemcy złapali go i wsadzili do transportu. Byłem w Warszawie, kiedy Niemcy likwidowali getto, zabijając na miejscu tych wszystkich, którzy ośmielili się buntować. Tego lata przyjęła mnie polska rodzina z pobliskiej wioski, z którą spędziłem rok. Kiedyś jeden z gospodarzy, który należał do konspiracji, poprosił mnie, żebym poprzecinał niemieckie linie telefoniczne. Zrobiłem to i zostałem złapany. Podczas przesłuchania po raz kolejny udawałem, że nie rozumiem po niemiecku. Musieli więc sprowadzić tłumacza. No, więc kto cię tu przysłał? Nikt. Jak się tu dostałeś? Sam. A kto ci dał nożyce do drutów? Znalazłem. No, popatrz, jaki cwany. Jak nam powiesz prawdę, to cię wypuścimy. Kto cię przysłał? To była zabawa. Zobaczyłem druty, to je przyciąłem i wszystko. Pomóż mu, sierżancie. No, no. A co powiesz teraz? Sam to zrobiłem. No. Polej go teraz trochę wodą. Potem go wypuść i idź za nim. A jak nie zaprowadzicie do innych, zabij.
Szedł za mną cały czas, kiedy ja, ledwo trzymając się na nogach, zbliżałem się do mojej wioski, gdzie pewna staruszka, widząc, jak jestem zmasakrowany, narobiła takiego zamieszania, że udało mi się uciec i ukryć w lesie. Zostałem tam, aż zapadła noc, a potem pod osłoną ciemności znalazłem moich przyjaciół, którzy się mną zaopiekowali. Armia rosyjska była coraz bliżej. Moi przyjaciele zniknęli i bardzo trudno było o jedzenie. Wędrowałem z miejsca na miejsce, pracowałem albo kradłem jedzenie i zawsze starałem się trzymać jak najdalej od walczących armii, bombardowań i niebezpiecznych cywili. Kiedy wojna się skończyła, Warszawa leżała w gruzach, podobnie jak moje życie. Wpadłem w głęboką depresję. Czy kiedykolwiek uda mi się odnaleźć rodzinę? Henio, ty żyjesz? Żyję i widzę, że ty też. No. Mam nadzieję, że twoim też się udało przeżyć. Nie wiesz może, co z moimi? Nie, ale to nie jest jedyny ośrodek Czerwonego Krzyża. Są w całej Europie. Znaleźli kogoś żywego. Co to za numery mają ci ludzie na rękach? Nie wiesz? Tak ich znaczyli Niemcy w obozach koncentracyjnych. Niesamowite. Jak bydło. No. Ale nic, grunt, że żyjemy. Żyjemy bez opasek, bez ukrywania się. Bez gestapo. Ale Polacy też za nami nie przepadają. Bezpiecznie to tu nie jest. Ja wyjeżdżam z Polski. A jak chcesz to zrobić? Jest taka żydowska organizacja, która pomaga w przesiedleniu. Ja muszę najpierw odnaleźć moją rodzinę. To jest najważniejsze. Zjeździłem całą Europę, ale nigdzie nie natrafiłem na jakikolwiek ślad po moich najbliższych. Zniechęcony wróciłem do Warszawy i przez całe tygodnie przygnębiony snułem się ulicami miasta. Wtedy mój przyjaciel zaproponował mi, żebym razem z innymi uchodźcami pojechał do ziemi obiecanej i nadzieja zakwitła w moim sercu. Prawie rok czekałem na załatwienie formalności. Potem na morzu przeżyłem straszny sztorm, który o mało nas nie zatopił i wreszcie przybyłem do Izraela, gdzie nadano mi nowe imię Cwi i nauczono nowego języka. Ci, co produkowali te karabiny, chyba pracowali dla Arabów. Co drugi się zacina. Ty wiesz, że stoimy na sławnym miejscu? Sławnym z czego? Dobrze znasz Biblię? Nigdy jej nie czytałem. A, no więc ci powiem. To tutaj Jozue stoczył wielką bitwę z Amorekitami. Polecił słońcu, żeby nie zachodziło i Bóg go wysłuchał. Przez cały dzień słońce nie ruszyło się z miejsca. Biblia mówi, że tego dnia Bóg odniósł zwycięstwo dla Izraela. A ja wierzę, że teraz znowu będzie walczył dla nas. Dzisiaj zwyciężymy. No, chciałbym, żebyś miał rację, ale nie wydaje mi się, żeby Bóg za bardzo interesował się tym, co się tutaj dzieje. Mamy się wycofać! No jak chcesz to zrobić? Te CKM-y mają nas jak na dłoni. Musimy się jakoś stąd wyrwać! Ani kropli wody, zdechniemy jak szczury! No nie ma jak! Żadnej osłony! Cwi! Cwi, dostałem! Idę do ciebie! Idę już! Och, nie jest dobrze! Strasznie krwawie! Nie martw się, zaraz cię stąd wyciągnę. Tylko wytrzymaj! Straty, jakie ponieśliśmy, były ogromne. A w jaki sposób niedraśnięty przeszedłem pod ogniem karabinów maszynowych, dźwigając Karla na plecach, naprawdę nie wiem. Kiedy już byliśmy bezpieczni w obozie, usiadłem z boku, sam na sam ze swoimi myślami. Tego dnia mogłem zginąć. Byłem strasznym głupcem. To nie dzięki mojej sile czy sprytowi udało mi się wtedy uratować. To musiał być Bóg. Ale dlaczego? Nasz dom nie był religijny, nawet nie znałem Boga, ale jednej rzeczy byłem pewny. Teraz chciałem Go poznać. Zacząłem więc czytać Torę. Pewnego dnia, kiedy czytałem, na zewnątrz baraku, jakaś starsza kobieta przechodziła przez obóz, rozdając żołnierzom małe czarne książeczki. Jestem ze Szwajcarii. Chciałabym ci dać pewną książkę. A co to za książka? Nowy Testament po hebrajsku. A co to takiego Nowy Testament? To część Biblii opowiada o Mesjaszu. O Mesjaszu, coś tam słyszałem, ale właściwie to nie wiem, o co chodzi. Dowiesz się właśnie z tej książki. Ale dam ci ją pod jednym warunkiem. Obiecaj, że będziesz ją czytał. Z chęcią.
Tylko, że mój hebrajski jest słaby. Więc się nie śpiesz i proś Boga, żeby pomógł ci zrozumieć to, co czytasz. Nad czym tak ślęczysz, ty? Nad Biblią. Nie wiedziałem, że jesteś taki religijny. Bo nie jestem, ale ta książka to dla mnie coś zupełnie nowego. Są tu niesamowite rzeczy. Nie wszystko jeszcze rozumiem, ale coś w tym jest. A, to jest Tora. Nie, Nowy Testament. To nie jest księga dla Żydów. To jakieś bajki wymyślone przez chrześcijan. Nam tego nie wolno czytać. No, czytam tę książkę już od paru dni i żadnej krzywdy mi nie zrobiłem. No, jak masz trochę oleju w głowie, szybko się tego pozbędziesz. Wreszcie wojna się skończyła i powoli zacząłem układać sobie życie. Ale nie potrafiłem oderwać się od tej księgi. Nie rozstawałem się z nią. Przypowieści, które opowiadał Jezus, pociągały mnie jak magnes. Pracowałem wtedy na budowie. Któregoś dnia, przechodząc przez miasto, usłyszałem śpiew o tym właśnie Jezusie i zatrzymałem się, żeby posłuchać. Przez kilka kolejnych wieczorów wracałem w to miejsce, ale aż do niedzieli nikogo tam nie było. Wreszcie trafiłem na nabożeństwo, ale bałem się wejść do środka. Myślałem, że mnie stamtąd przegonią. W końcu jednak za którymś kolejnym razem zdobyłem się na odwagę. To było niesamowite. Słuchałem zafascynowany, jak jakiś mężczyzna opowiada o Jezusie i nie mogłem się już doczekać następnego spotkania. Zajrzyjcie do Tory i sprawdźcie. Bóg mówi, że tylko krwawa ofiara może odkupić grzech, ponieważ karą za grzech jest śmierć. Nawet prorok Ezechiel, rozdział 18, wiersz 20 mówi: człowiek, który grzeszy, umrze. Ale Bóg w swojej wielkiej miłości do nas posłał Mesjasza, który umarł, aby zapłacić za nasze grzechy. Podobnie jak zatroszczył się o to, by zastąpić barankiem ofiarowanego Izaaka, posłał swojego jedynego syna Jeszuę jako baranka bez skazy, aby umożliwić nam ratunek z naszych grzechów. Na Jezusa wskazuje również wiersz 6, 53 rozdziału Księgi Izajasza, w którym czytamy: wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan Jego dotknął karą za winę nas wszystkich. A setki lat później apostoł Jan wyraża tę samą prawdę w swoim liście do wiernych. Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze. Przychodziłem tam w każdą środę i niedzielę przez wiele tygodni. Powoli nasiąkałem nauką, próbowałem nawet śpiewać pieśni. To, co słyszałem, podobało mi się, ale nie miało większego wpływu na moje życie. Którejś nocy wróciłem do mojego baraku wyjątkowo przygnębiony. Położyłem się na pryczy i nagle w całej jaskrawości uświadomiłem sobie, na czym polega mój problem. Potrzebowałem zrobić coś z tym wszystkim. Potrzebowałem zbawienia. Po kolejnym nabożeństwie zdecydowałem się porozmawiać z pastorem. Bardzo się cieszę, że o to pytasz, ale to jest poważna sprawa, nie można tego traktować lekko. Wiem, męczy mnie od dłuższego czasu. Muszę mieć pokój z Bogiem, a wiem, że mogę go znaleźć tylko przez Mesjasza. Jeśli uznasz Jezusa za Mesjasza i Zbawiciela, musisz się liczyć z tym, że będziesz miał kłopoty. No, tu w Izraelu życie ludzi, którzy otwarcie przyznają się do Chrystusa, jest bardzo trudne. Możesz się spodziewać szykan, prześladowań i wielu problemów. Dlatego musisz być absolutnie przekonany, że tego chcesz. On cierpiał dla mnie, więc cierpieć dla Niego będzie dla mnie przywilejem. Dobrze. Czy wierzysz, że Jezus jest Mesjaszem i czy jesteś gotowy przyjąć Go jako swojego Pana i Zbawiciela? Wierzę i jestem gotowy. Więc pomódlmy się razem. Poczułem nieznany mi pokój i radość, kiedy Boża miłość wypełniła pustkę, jaką pozostawiła w moim życiu utrata rodziny i traumatyczne przeżycia podczas wojny. Kiedy mój szef zapytał, dlaczego jestem taki szczęśliwy, powiedziałem mu o moim zbawieniu, a wtedy on nazwał mnie zdrajcą i zwolnił. Dzięki Bogu już po kilku dniach udało mi się znaleźć nową pracę. Również niektórzy z moich przyjaciół nie rozumieli tego, co zrobiłem.
Jak mogłeś zrobić coś takiego po tym, co chrześcijanie zrobili tobie, twojej rodzinie i wszystkim Żydom? Przeczytałem Nowy Testament wiele razy, Karl. Jezus mówił tylko o miłości i pomaganiu innym. Nie ma tam słowa o zabijaniu czy nienawiści. Ale ty jesteś Żydem! Tak, byłem pustym, wydrążonym Żydem. A teraz znalazłem pokój. Kto mi go dał? Ten, który przyszedł na ziemię jako Żyd. I miał wyznawców wśród Żydów. Karl, nie potrafię cię przekonać. Nie mogę sprawić, żebyś zmienił swoje nastawienie do mnie, ale nigdy nie przestanę być twoim przyjacielem. Król Dawid powiedział kiedyś: nawet kiedy mój ojciec i moja matka by mnie zapomnieli, Bóg się o mnie zatroszczy. Masz rację, Zwi. Wybacz mi, proszę. Nasza przyjaźń nie powinna zależeć od tego, w co wierzysz. Ja też zawsze będę twoim przyjacielem. Bóg sprawił, że w moim życiu pojawiła się śliczna kobieta, Żydówka, w której bez reszty się zakochałem. Przez wiele miesięcy chodziła ze mną na spotkaniach chrześcijan. Chciałem się z nią ożenić. Estero, wyjdziesz za mnie? Tak, Cwi. Bardzo bym tego chciała. Twoja rodzina będzie przeciw, z powodu mojej wiary. Możesz mieć problemy, w ogóle łatwo nie będzie i przed tym nie uciekniemy. Tym bardziej nie chciałbym, żebyś przyjmowała Jezusa tylko dlatego, że za mnie wychodzisz. To musi być twój własny wybór. Nie jestem dzieckiem, Cwi. Wiem, że wierzysz w Jezusa, a ja też uczę się go kochać. Jestem gotowa na wszystko, co może spotkać nas oboje. Znajdźmy wobec tego rabiego, który da nam ślub. Wzięliśmy ślub i wynajęliśmy mieszkanie wystarczająco duże, żeby móc zapraszać przyjaciół. Naszymi pierwszymi gośćmi byli znajomi z kościoła. Kiedy wyszli, właściciel zrobił nam awanturę o to, że wpuściliśmy chrześcijan do jego domu. Kiedy dowiedział się, że ja też wierzę w Mesjasza, wpadł w szał i kazał nam się wynosić. Jak on może? Słyszałaś, co powiedział? Że ja przestałem być Żydem. Mógłby nazwać mnie Żydem, gdybym poszedł na wojnę i walczył. Albo gdyby jakiś Arab gdzieś tu podłożył bombę, ja bym ją rozbroił. Ale ponieważ wierzę w coś, z czym on się nie zgadza, nie mogę być dłużej Żydem. Cwi, on nie ma racji. My zawsze będziemy Żydami. Czy to nie dziwne? Prawie każdy z nas przyjechał tu z dalekiego świata, żeby uciec przed prześladowaniami. I nawet tu są Żydzi, którzy robią dokładnie to samo, co przez wieki robili nam goje. On nie żartował, Cwi. Chyba naprawdę będziemy musieli się wyprowadzić. Daj spokój. Pozna nas lepiej i wszystko będzie dobrze. Ale nie było. Przychodzę do domu i widzę Ester całą we łzach, ponieważ dzieci sąsiadów naśmiewały się z niej, a nawet rzucały w nią kamieniami i ciągnęły za włosy. Próbowałem jeszcze raz porozmawiać z właścicielem, ale on był nieubłagany, a przeprowadzić się nie mieliśmy dokąd. Zacząłem więc błagać Boga o pomoc. Dwie noce później usłyszałem ciężkie uderzenie nad nami. Pobiegłem na górę, nasz gospodarz leżał na podłodze, miał atak serca. Wezwałem karetkę i pojechałem z nim do szpitala, a potem codziennie go odwiedzałem. Jak on się czuje? Jutro wraca do domu. Wiesz, co mi dzisiaj powiedział? Co? Że byłem jedyną osobą, która go odwiedziła w ciągu tych dwóch tygodni. Nie ma żadnych przyjaciół? Myślał, że pomagam mu dla pieniędzy, ale powiedziałem, że nic od niego nie chcę i że pomagałem mu w imię Jezusa. No to może zostawi nas teraz w spokoju. Bardzo przepraszał Ester i powiedział, że nie będzie nam więcej robił żadnych problemów. Alleluja! Bóg jest wierny. Estera spodziewała się pierwszego dziecka, kiedy jako rezerwista zostałem powołany do wojska. Wróciłem do domu dokładnie na czas porodu. I co o niej myślisz? To najpiękniejsze maleństwo na świecie, Estero. Jak jej damy na imię, Cwi? Chciałbym, żeby miała na imię Ruth, jak moja mama. Dobrze. Nazwiemy ją Ruth. Bóg jest dla nas taki dobry. W Polsce przeżyłem koszmar, ale jednak przeżyłem. A popatrz, co zrobił teraz. Jestem bogaty ponad miarę. Bóg naprawdę jest wielki.
Wyglądasz, jakbyś był szczęśliwy, Cwi. Bo jestem. W obozie mieliśmy ostrą dyskusję, rozmawiałem z chłopakami o Jezusie. I słuchali? Tak. Nie mogli zrozumieć, jak Bóg mógł mieć syna. Przypomniałem im, jak Bóg rozdzielił Morze Czerwone. W to przecież wierzą. Jak dał Sarze dziecko, kiedy była już stara i bezpłodna. W co też wierzą. Jak przez 40 lat karmił manną naszych przodków na pustyni. Dla Boga nic nie jest niemożliwe. Tak właśnie powiedział jeden z chłopaków. I to jest prawda. Popatrz tylko, co zrobił w moim życiu.